praktycznie to, co ja robię, to jest zrobienie porządku w organizmie mężczyzny i kobiety, postawienie diagnozy, znalezienie przyczyny niepłodności i kiedy znajdę przyczynę, leczenie jej. Także jest to zupełnie inny sposób podejścia do pacjenta niż stosuje się w technikach in vitro, gdzie celem jest uzyskanie dobrej jakości komórki jajowej, dobrego plemnika, uzyskanie zarodka i potem ciąży. A ja praktycznie staram się zająć pacjentem od początku, analizując jego historię, jego rodowód, choroby występujące w rodzinie, wszystkie elementy, które składają się na efekt finalny, jakim jest brak dziecka. I kiedy uzyskamy odpowiedź na pytanie, dlaczego tak się dzieje, to w tym momencie jest mi o wiele łatwiej postawić diagnozę i plan leczenia. I widać spektakularne owoce takiego działania. Początkowo miałam bardzo mało pacjentów pod swoją opieką. Rocznie to było kilka osób, które się do mnie zgłaszało. Było to na tyle mało pacjentów, że byłam w stanie pamiętać wszystkie leki, całą historię, jakby całą dokumentację miałam w pamięci. Wielu było czasu pacjentów przybywało. Kiedy robiłam sobie rokrocznie statystykę, rzeczywiście każde sympozjum, każda konferencja, każdy zjazd dawał nowe informacje i za każdą, jak gdyby kolejnym rokiem widziałam, że moje doświadczenie rośnie w diagnostyce, w leczeniu i też i skuteczność uzyskiwania ciąż u pacjentów zdecydowanie się poprawiała. Od samego początku, licząc średnio około 50% pacjentów, którzy przychodzili do mnie, odchodzili w ciąży, czy opiekowałam się, może źle powiedziałam, odchodzili, tylko że kończyli jak gdyby leczenie urodzeniem zdrowego dziecka. Natomiast w tej chwili wskaźnik jest jeszcze wyższy, to jest 68% pacjentów, którzy zachodzą w ciążę po leczeniu, z czego 78% pacjentek rodzi zdrowe dzieci. Więc uważam, że jest to bardzo wysoki wskaźnik w porównaniu ze statystykami, które na przykład chociażby obserwuje się w praktykach in vitro. Ta statystyka cały czas jest zmieniana, jest liczona. Mamy w tej chwili dokładnie policzone 2/3 naszych pacjentek do 2018 roku do sierpnia. I w tej chwili mamy 497 ciąż uzyskanych i 78% z tego dzieci urodzonych. Natomiast mówię, nie jest to pełne, dlatego że sekretarka cały czas jest na etapie liczenia. Nie przyjrzałyśmy wszystkich pacjentów. Oczywiście od sierpnia już mamy kolejne 25 ciąż. Także to musimy po prostu cały czas na bieżąco zmieniać. Dużo, dużo dzieci. Kładę nacisk na to, co uważa się najważniejsze w medycynie, czyli profilaktyka. Bądźmy zdrowi, zachowajmy nasze zdrowie, kiedy będziemy mogli je potem wykorzystać, kiedy chcemy być rodzicami. Jaka rada? To znaczy tak, jeżeli ktoś ma problem z poczęciem, to rzeczywiście wymaga rzetelnej diagnostyki. W ogóle nawet bym odwróciła to pytanie. Jeżeli ktoś, mąż i żona, chcą mieć dziecko, to powinni przejść coś takiego jak diagnostykę przedprokreacyjną, czyli ocenić ogólny swój stan zdrowia. Udać się do instruktora cyklu, żeby sobie poobserwować 2-3 cykle, żeby się nauczyć obserwacji cyklu, żeby zobaczyć, czy pacjentka ma dobre cykle miesiączkowe. Czy, bo tutaj już nawet po samej obserwacji możemy widzieć, jest okej, nie jest okej. Nawet przejść się do lekarza rodzinnego, zrobić podstawowe badanie. Jeżeli jest dobrze, próbować się starać o dziecko. Myślę w przyszłości, kiedy uda mi się zrealizować mój projekt marzenie, powstanie takiego sanatorium dla par starających się o dziecko, że taka para przyjeżdża na wizytę, na taki przegląd techniczny, ma wszystko analizowane, jest dokładnie zbadana, pouczona jak się prowadzić, jak gdyby, jak współżyć, jak funkcjonować. Ważne jest to, bo bardzo często obserwujemy, że pary mają bardzo dużą ilość pracy, są przeciążone, są zmęczone, żyją w przewlekłym stresie. Nie śpią odpowiednią ilość godzin, nie mają właściwej diety, także posprawdzać, czy te czynniki jak gdyby w ich życiu funkcjonują prawidłowo. Jeżeli para wie, kiedy jest płodna i współżyje regularnie w okresie płodnym przez 3 cykle i nie ma dziecka, należy już się zgłosić na wizytę, żeby nie przeciągać tego czasu. Jako że mówi się, że 20-25% par w Polsce ma problem z płodnością, więc jeżeli wiemy, kiedy jest czas płodny, wiemy, jak nasze cykle wyglądają, mamy ogólny stan zdrowia dobry, to 3 cykle bym sobie dała, jeżeli nie ma dziecka, zrobiłabym badania. Tak bym zaleciła w tej chwili każdej parze, która myśli o tym, żeby mieć dziecko. Jeżeli chodzi o kobietę, a właściwie zbilansowana dieta, która zawiera, wbrew pozorom tego, co się często mówi, to jest dieta taka, która będzie powodowała właściwą wagę, żeby nie mieć nadwagi i niedowagi, czyli BMI między 20 a 24. Przychodzą często pacjentki, które są za chude, które są, mają lekką nadwagę i to, żeby ustabilizować. Mięso, jajka, warzywa, czyli rzeczy, które w jakiś sposób są budulcami do naszych hormonów. Bardzo szkodliwe obserwuje się stosowanie dużej ilości mleka i glutenu. To jest, u bardzo wielu pacjentek się pojawia ten problem nadwrażliwości na te preparaty. Praca,
nie przekraczająca powiedzmy tych 8 godzin. Często także pacjentka pracuje, bierze pracę do domu, nie śpi, denerwuje się, przeżywa to. To jest tutaj kwestia nadmiernego napięcia, przeciążenia pracą. To jest bardzo, bardzo częsty motyw. Jednym z pierwszych elementów dyskusji, które przeżywam z pacjentką w momencie stwierdzenia ciąży, mówię, daje pani zwolnienie. Nie, nie mogę. Dlaczego? Bo nie, bo przecież co? Praca. 7 lat starania dziecko, ciąża, nie pójdę na zwolnienie. Ja o to muszę się kłócić z pacjentką, nie o to, czy będzie brała leki, nie o to, czy będzie, nie wiem, schować się jakichkolwiek innych zadań. Praca. W tym momencie nawet z tej strony nade wszystko ważne, że nie zostawi pracy z dnia na dzień. Właśnie o to chodzi, żebyśmy w momencie, kiedy mówimy, chcę mieć dziecko, nic na to nie jest ważniejsze, żebyśmy my spokojnie to dziecko oczekiwali. Odpowiednia ilość aktywności fizycznej. Właściwe relacje, czyli taki spokój. Brak dyskomfortu w relacjach z innymi ludźmi, często jakieś niezałatwione relacje rodzinne też są, potem wychodzą, że ktoś jest czymś poraniony, nawet jeżeli widzi, że są takie problemy w relacjach, to udać się do psychologa. Jeżeli chodzi o kobietę, no to też ogólny stan zdrowia, zęby, migdałki, infekcje intymne, choroby przewodu pokarmowego, alergie, to są rzeczy, na które powiedzmy trzeba było zwrócić uwagę. Jeżeli chodzi o mężczyzn, również i właściwa ilość snu, higiena snu, właściwa aktywność fizyczna. Większość pacjentów, którzy do nas trafiają z uszkodzeniami spermatogenezy, są ludzie z pracą siedzącą. Rzeczywiście rzadko mamy panów, którzy mają dużą aktywność fizyczną. To są albo informatycy, albo pracownicy biurowi. I to rzeczywiście siedzenie jest bardzo, bardzo szkodliwe dla plemników. I duże narażenie na pole elektromagnetyczne. No i też często ci mężczyźni nie jedzą tak jak dawniej mężczyźni, powiedzmy ze średniowiecza, że sobie zjedli porcję mięsa, tylko rzeczywiście to są ludzie, którzy mają taką mleczno-warzywną dietę. A to ilość białka, które mamy w diecie, wbrew pozorom jednak w naszym przypadku tych, którzy się starają o dziecko, jest bardzo ważne. Dlaczego, w jaki sposób jest to negowane? Myślę, że powodów jest dużo. Pierwszy na przykład powód finansowy. Wiadomo, że wiele ośrodków in vitro jest finansowanych przez czy samorządy, czy jakiś czas było finansowane przez państwo i dla pracujących tam był to łatwy, prosty zarobek. Praca na protechnologa jest bardzo trudna, jest ciężka praca. Jest się do dyspozycji dla pacjenta często 24 godziny na dobę. Trzeba cały czas się uczyć, trzeba cały czas się doszkalać, trzeba szukać nowych rozwiązań, nowych schematów leczenia. Czasami nad pacjentem się i 4 lata pracuje, żeby znaleźć odpowiedź na pytanie dlaczego. Jest na pewno wiele większe wyzwanie. Powiem szczerze, pracując z pacjentami, będąc w środku, jak gdyby w tym całym procederze, zastanawiam się, dlaczego jest tak postrzegana. Czy jest to specjalnie robione po to, aby marketingowo nas, w jakiś sposób nas, na protechnologów, poniżyć, pokazać, że to, co my robimy, to jest średniowiecze, to jest jakieś czary, kalendarzyk małżeński. Opieramy się na rzetelnych, konkretnych dowodach medycznych, na publikacjach, na pracach naukowych. Sama prowadzę kilka projektów badawczych, w czasie których i zajmujemy się niepłodnością męską i kobiecą. Mam wiele sukcesów, które będą w najbliższym czasie publikowane, więc jeżeli chodzi o rozwój, mogłabym przypuszczać, że to, co ja robię, jest o wiele bardziej nowoczesne niż in vitro, które jest tylko technicznym sposobem podejścia, gdzie tu tylko się analizuje może inny sposób stymulacji, hodowania zarodków na różnych podłożach, czy podawania jakichś tam leków do utrzymania ciąży, ale nie ma dalszego rozwoju, żeby znaleźć odpowiedź na pytanie dlaczego. W moim odczuciu lekarza, który praktykuje to, co ja robię, to się nazywa nowoczesna medycyna z osiągnięciami, które naszą Polskę rozsławią na całym świecie, ponieważ na ostatniej konferencji okazało się, że nasze odkrycia są pierwsze w świecie. Dla wielu pacjentów, którzy przychodzą do mojego gabinetu po iluś procedurach in vitro nieudanych, którzy mają zamrożone zarodki, widzę w świadomości tych kobiet oczekiwanie, co dalej, co zrobić z tymi dziećmi, które już są gdzieś tam. W naszym tutaj postępowaniu nie ma sytuacji takiej, że mamy dzieci, które musimy poświęcić, na którym się musimy zastanowić, czy je przyjąć, które obumierają, ponieważ są uszkodzone, są niepełnowartościowe. Nie ma czegoś takiego, że my na siłę powołujemy chorej pacjentki dziecko, o którym nie wiemy, czy ono będzie zdrowe. Owszem, zgadza się i w mojej praktyce są poronienia, ale my zawsze nad każdą ciążą walczymy do końca, dopóki jest chociażby cień nadziei. I czasami byłam świadkiem kilkanaście razy sytuacji, gdzie z punktu widzenia medycyny ciąża była przegrana, że nie było żadnej szansy, żeby dziecko przeżyło. Ono jednak przeżyło. Także jeżeli chociaż pozostaje cień nadziei, walczymy do końca z całym zespołem. Nigdy nie pytałam pacjenta o wyznanie.
jakiego on jest wyznania i czy ja leczę tylko takich, czy takich. Człowiek jest człowiekiem, jest moim pacjentem. To, że ja jestem osobą wierzącą, że ja mam bliską relację z Bogiem, to jest moja jak gdyby indywidualna sprawa. Jeżeli ktoś mnie to zapyta, nie ma problemu, ja dam świadectwo, jak wygląda moja droga wiary, jak pracuję, w czym Pan Bóg pomaga mi w mojej pracy zawodowej, a pomaga mi bardzo. Natomiast nie rozmawiam z pacjentem na ten temat i jak gdyby to, że Kościół akceptuje tę metodę, ponieważ jest zgodna z jego zasadami, jest dla mnie ważnym, ale nie jest wyznacznikiem co do podejścia do pacjenta. Leczyłam i prawosławnych, i muzułmanów, i ateistów, i protestantów, i katolików. I to nie jest dla mnie ważne, kim jest ten człowiek. Zdarzają się sytuacje, kiedy naprawdę nie wiem, co mam zrobić, kiedy nie wiem, jak mam postąpić i gdzie rzeczywiście w kościele, na mszy czy na adoracji dostaję konkretną wskazówkę, jak dalej szukać, w którym iść kierunku, jak prowadzić badania, gdzie jest odpowiedź na pytanie, co się dzieje. Wielokrotnie zdarza się, że jeżeli mam pacjentkę, która ma zagrożoną ciążę, zobowiązuję się mówić za nią dziesiątkę różańca do końca, do rozwiązania. I rzeczywiście jestem świadkiem wielu sytuacji, które można byłoby zakwalifikować jako cuda. I myślę, że we współpracy z świętymi i z Matką Bożą i z jakby samym szefem, bo uważam, że szefem tego całego mojego interesu jest Pan Bóg, to rzeczywiście nie można podzielić, jeżeli mówimy w kwestiach wiary, tego, co ja robię tutaj jako człowiek. Uważam, że całą moją pracę, całe moje życie, cały mój dorobek naukowy, wszystko oddałam Bogu i On tutaj jak gdyby to prowadzi, ja jestem tylko wykonawcą. Tak wygląda to, można powiedzieć, w skrócie. I rzeczywiście czuję się prowadzona za rękę. W bardzo wielu trudnych sytuacjach, gdzie wydawałoby się, że jestem w trudnym takim momencie, że trudno podjąć jakąkolwiek decyzję, nigdy się nie zdarzyło, żeby szef mnie zawiódł. Zawsze jest przy mnie. I to rzeczywiście tak jest. Jeśli nie chcesz przegapić żadnego z naszych materiałów, zachęcamy do subskrypcji. O tutaj. Zapraszamy także do obejrzenia innych propozycji na naszym kanale.